Nowenna na cześć świętej Teresy. Rozważanie drugie o darze nadziei, jaką miała święta Teresa. Wiara w miłosierdzie Boże odpowiada tej ufności, jaką my mamy w Bogu. Toteż gdy Pan nasz chce, którą duszę wzbogacić łaskami, naprzód ufność w niej wzmaga. Święta Teresa otrzymała od Boga dar ufności tak wielkiej, iż za jej pomocą zdołała wykonać wszystko, co przedsięwzięła dla chwały niebieskiego oblubieńca swego. Dlatego też nazywano ją zwykle Teresa Wielemogąca, wszystko mogąca. Na samo wspomnienie owych słów apostoła upewniającego nas, że Pan wierny jest, że obietnice Jego zawieść nie mogą, tak wielką czuła odwagę, iż zdolną była oprzeć się wszelkim burzom. Ach, wołała często, czemuż nie mam na tyle głosu, bym wszędzie głosić mogła? Panie mój, jak wiernym jesteś względem swoich przyjaciół. Niech raczej wszystkiego pozbawioną będę, bylebyś ty mnie nie opuścił. Gdyż wiem z doświadczenia, co się zyskuje, gdy się w tobie ufność pokłada jedynie. Uchwyciwszy się więc tej pewnej kotwicy, przedsięwzięła wielkie dzieło reformy, nie tylko zakonnic, ale i zakonników, zakonu karmelitańskiego. A zarazem podjęła zdumiewającą liczbę nowych fundacji, pomimo tysiąca przeszkód ze strony ludzi i piekła. Bez żadnego poparcia, bez pieniędzy, bez żadnej pomocy, prócz ufności w Bogu. Zwykle mówiła, że dla założenia klasztoru wystarczyło jej najęcie domu i zawieszenie dzwonu. Przeciwności krzepiły jej odwagę. Były one bowiem dla niej nieomylnym znakiem, że nasienie obfitszy owoc przynieśmiało. Następstwa usprawiedliwiały jej oczekiwania. To też czytamy w jej pismach. Wiem z doświadczenia, że najprawdziwszym środkiem chroniącym nas od upadku jest chwycić się krzyża i powierzyć się temu, który doń przybić ty został. W nim jednym znajduję prawdziwego przyjaciela, a ufność taką mi daje siłę, iż póki Bóg jest ze mną, czuję się zdolną walczyć choćby z całym światem. Stąd też nie lubiła mieć do czynienia z osobami, które się jedynie na rozumowaniach i środkach ludzkich opierały. Pewnego dnia, gdy była w Toledo, jeden z ojców powiedział jej, że żadnej nie ma już nadziei dla dzieła reformy. Ale święta matka pocieszała wszystkich z męstwem niezachwianym, a spuszczając się zupełnie na Boga, zapewniała, że mimo wszelkich przeciwności wszystko się uda. Gdy w podróży napotkano przejście, jakie niebezpieczne, ona pierwsza je przebywała, a przykład jej zachęcał drugich. Pełna ufności w Panu, nie bała się piekła całego. Mawiała, że szatani nie sprawiają jej więcej niepokoju jak muchy. Nigdy nie spostrzeżono, żeby się kiedy uniosła radością lub smutkiem z jakiegokolwiek bądź wypadku, szczęśliwego czy nieszczęśliwego. Zawsze umysł jej był spokojny, usposobienie zawsze jednostajne, a dusza jej niezmąconym ustawicznie cieszyła się pokojem. Nic zachwiać w niej nie mogło słodkiej ufności, że Pan Bóg nie opuści tych, którzy Mu służą i w Nim nadzieję swą pokładają. Na tej to więc ufności święta Teresa opierała wszystkie swe modlitwy do Boga. A ponieważ nie umiała prosić jeno o to tylko, co do spełnienia woli Bożej najwięcej przyczynić się mogło, tak miłe były Bogu modlitwy wiernej jej tej oblubienicy, iż obiecał jej, że otrzyma wszystko, o cokolwiek prosić go będzie. Pewnego dnia, gdy błagała o jakąś łaskę, ale w duszy czuła obawę, że jej może dla wielkiej niegodności swojej nie uzyska, ukazał się Pan Jezus i wskazując na ranę lewej ręki swojej, przemówił do niej, jak to święta sama opisuje. Powiedział mi Pan mój, iż nie powinnam wątpić, aby ten, który tak cierpiał dla mnie, nie zechciał udzielić mi tego, o co go proszę, że obiecuje dać mi wszystko, o co go prosić będę.
Rzekł mi, abym pamiętała, że wówczas nawet, kiedy nie służyłam mu jeszcze, zawsze dawał mi więcej, niżli to, o co go prosić miałam. Że tym bardziej teraz gotów jest wysłuchać mnie, gdy wie, że go kocham i że nie powinnam tedy mieć w tym względzie żadnej wątpliwości. Następnie święta nasza zapewnia nas, iż na mocy tej obietnicy zawsze otrzymywała od Boga więcej, jak to, o co go prosić umiała. A dla pociechy sług Bożych zostawiła na piśmie następujące słowa. Co się tyczy nawracania dusz w grzechu będących i pobudzania innych do wyższej doskonałości, a zdarzało się to bardzo często, tak liczne są łaski, które otrzymałam, iż gdybym je wszystkie przytoczyć chciała, byłoby to niemałym umęczeniem, tak dla czytających, jak i dla piszącej. Pewnej nocy, gdy dziękowała Panu za otrzymaną łaskę, odpowiedział jej z miłością. Ale o cóż mogłabyś prosić, czego bym nie zrobił dla ciebie, córko moja? Innego dnia powiedział jej jeszcze. Znasz serdeczny związek istniejący między mną a tobą, dlatego też robię ci upominek z tych wszystkich boleści, które wycierpiałem. Możesz je ofiarować według upodobania Ojcu mojemu, jako własność twoją, a w zamian prosić go o wszystko, czego zapragniesz. Stąd to owe wykrzyknienia święte ku nauce naszej na piśmie zostawiła. Och, och, och! Jak mało mamy, Panie, ufności w Tobie, a jednak, jak nieoszacowane powierzyłeś nam skarby. Dałeś nam 33 lat niewysłowionych cierpień boskiego Syna swego, a po okrutnej Jego dla nas poniesionej śmierci, mimo żeś przewidział naszą niewdzięczność, chciałeś nam jeszcze powierzyć nieoceniony skarb boskiego Syna Twego przy Najświętszym Sakramencie, jak gdybyś chciał, żeby już nie od Ciebie zależało otrzymanie wszystkich dóbr, które za tak wysoką cenę uzyskać możemy od Ciebie, o najłaskawszy Ojcze. Dusze błogosławione, Wy, któreście tak dobrze ze skarbów tych korzystać umiały, używając ich na zakupienie tak rozkosznego, a trwałego dziedzictwa, powiedzcie nam, jakieście korzystały z tego nigdy nieocenionego dobra. Ach, dopomóżcie nam, kiedy tak blisko jesteście tego źródła życia. Zaczerpnijcie zeń i dla nas, którzy umieramy z pragnienia. Owoc. Poznajmy stąd, jak Bóg chętnie wysłuchuje modlitwy przesłanej Mu z ufnością. Proś więc nadzieją bez granic, a wszystko, co zechcesz, mieć będziesz. Niebo i ziemia przeminą, ale słowo Boga nie przeminie nigdy. On bowiem sam rzekł ongiś, ktokolwiek prosi, otrzyma, choć nie zasługuje nawet na to, co prosi, jak zapewnia święty Tomasz. Przeciwnie, ten, który nie prosi, nie otrzyma. Oto więc od czego zależy zwykłe zwycięstwo nasze w pokusach? Uciekajmy się do Boga, a zwyciężymy. Oto od czego zależy całe dobro nasze. Prośmy, a otrzymamy. Modlitwa, mawiała święta nasza, jedyną bramą, przez którą wstępuje na nas łaski Boże. Zamknijcie ją, a nie wiem, jak ich wam Bóg udzieli. Bądźmy przekonani, że Bóg Ojciec nasz nie tylko ma pieczę o nas, ale jest zarazem pełnym tkliwości o nasze dobro, jak nam to On sam oświadcza w Piśmie Świętym. Prośmy więc Boga z ufnością i w imię Jezusa Chrystusa, boskiego Syna Jego, który przyrzekł nam, że wszystkie modlitwy w imię Jego zasyłane, wysłuchane będą. Nawet gdy się nie modlimy i wtedy nawet Pan czuwa nad nami. Zapewnia nas przez proroka, iż o żadnej duszy zapomnieć nie może, że raczej matka o dziecku swym zapomnieć by mogła. Dość ukazać mu nędzę naszą i zawołać z owym trędowatym. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Lub z siostrami Łazarza. Ten, którego miłujesz, choruje. Lecz ustawicznie modlić się trzeba, gdyż w
ten dzień, w którym modlić się przestaniemy, upadniemy. Modlitwa. Ponieważ oznajmiasz mi, o święta orędowniczko moja, że boski oblubieniec Twój przyrzekać dał Ci wszystko, o co prosić Go będziesz, i że niezliczone mnóstwo dusz modlitwą Twoją wspomożone było, spraw, abym i ja do nich policzonym został. Polecaj mnie Panu Jezusowi i zmień mnie zupełnie tak, jak zmieniłaś tych i innych orędownictwem Twoim. A Ty, Ojcze Przedwieczny, Ty, który, aby przebaczać mi i zbawić mnie, nie oszczędziłeś Syna Twego ukochanego i na śmierć Go wydałeś. Dla miłości najmilszego Syna Tego przebacz mi, błagam, zbaw mnie, Stwórco mój i Ojcze. Wszak jesteś nie tylko miłosiernym, ale też i wiernym. Powinieneś zatem dać nam to, o co prosimy Cię w imię Jezusa, który przyrzekł, że dasz nam o cokolwiek w imię Jego prosić Cię będziemy. Jesteś oprócz tego sprawiedliwym, a więc gdy żałujemy za obrazy względem Ciebie popełnione, trzeba, abyś przebaczył nam, zbawił mocą zasług Jezusa Chrystusa, który śmiercią swoją zadośćuczynił za nas sprawiedliwości Twojej i wyjednał nam zbawienie. A więc, o Boże mój i nadziejo moja, udaję się do Ciebie z zupełną ufnością i proszę dla miłości Jezusa Twojego, sposób mnie tak, abym niczego się nie spodziewał, niczego innego nie pragnął, jak tylko świętej miłości Twojej. O Jezu najukochańszy, spraw, abym siebie całkiem opuścił, żeby w Tobie spocząć jedynie. W ręce Twoje, Panie, oddaję duszę i wszystkie nadzieje moje. Spraw, abym był z Tobą przez całe życie moje, a umierając oddał Ci ostatnie tchnienie z błogą ufnością w miłosierdzie Twoje. A Ty, Matko Najsłodsza i nadziejo moja, Mario, wyjednaj mi łaskę ciągłej modlitwy ufności w zasługi Pana Jezusa i Twoje. Amen.